Pan senator Bogdan Pęk. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. No, tak się składa, że to jest właściwie jedyna okazja, żeby poruszyć te sprawy na styku Rzeczpospolita, Unia Europejska przy debatach oceniających poszczególne kraje mające możliwość pewnego wpływu na Unię Europejską w okresach półrocznych. No i chciałbym, korzystając z tej okazji, powiedzieć, że jestem zupełnie odmiennego zdania, niż pan minister był uprzejmy tutaj go wyrazić. Mianowicie z pełną odpowiedzialnością twierdzę, a jeżeli uważacie, że błądzę, to macie kapitalną okazję zrobić ze mnie wiatrak, ośmieszyć mnie przed Rzeczpospolitą we wszystkich możliwych mediach i w Europie jeszcze dodatkowo, to by mnie dobiło. Nic nie zostało, panie ministrze, załatwione z istotnych spraw. Po pierwsze, mówimy o wspólnej polityce energetycznej. To, co w tej chwili jest obowiązującym prawem, stawia polską gospodarkę na granicy wytrzymałości. Wszyscy eksperci są zgodni, że każdy dodatkowy kroczek zwiększający procent redukcji dwutlenku węgla powyżej 20 to jest już zabójstwo. Ja nawet nie słyszę zdecydowanego stanowiska. Co więcej, pojawiły się zapowiedzi, że w jakiejś tam perspektywie przeprowadzi się radykalne podniesienie. A już w żadnym razie nie słyszę potrzeby renegocjacji tego rozwiązania, które dla polskiej gospodarki jest fatalne. Po prostu fatalne, nie do przyjęcia. Takie rozwiązanie się przyjmuje wtedy, jak się przegra wojnę i podpisuje się bezwarunkową kapitulację. Eksperci twierdzą, że, powtarzam to po raz kolejny, że suma wydatków na realizację dyrektywy klimatycznej odpowiada wszystkim środkom razem wziętym, jakie dostajemy z Unii Europejskiej, mniej więcej. Czyli bilans wychodzi na zero, a trzeba w tym bilansie przecież pokazać ograniczenie suwerenności realne, ograniczenie podejmowania kluczowych decyzji i prowadzenia własnych polityk. Co wydawało się do pewnego czasu, że nie ma istotnego znaczenia i dopiero gdy wybuchł kryzys ukraiński, okazało się, że znaczenie ma. No i tu przechodzimy do kilku kwestii, które się wydarzyły w międzyczasie. Dlaczego pytałem pana ministra, czy to jest ten kwadrans, w którym Polska może coś wreszcie próbować załatwić? Ja mam świadomość, że polityka Niemiec, która zdominowała Unię Europejską, no była tak prowadzona, że ponad głowami właśnie Unii Europejskiej, a zwłaszcza państw wschodu, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, realizowała jakąś koncepcję porozumienia z Rosją. Ja nie wiem, czy to jest strategia polegająca na ograniczeniu roli Stanów Zjednoczonych, czy inne są koncepcje, które przeświecają decydentom berlińskim, ale był to fakt realny. I że trudno było wymusić na potężnym państwie niemieckim rozwiązania racjonalne, które dotąd uderzały w podstawy bytu naszego narodu. Ale teraz jest wreszcie okazja, żeby to zrobić. Wszyscy ludzie przy zdrowych zmysłach widzą, że Rosja Putina nie jest krajem, który obok demokracji przechodził nawet, że jest krajem złowrogim, uleganie któremu może doprowadzić do sytuacji no, wręcz dramatycznej, której skutki sobie trudno nawet dzisiaj wyobrazić. Szlak mnie dosłownie trafia, jak słyszę o zestrzeleniu samolotu przez jakiś tam, nie wiem, jak różnie się to nazywa, w każdym razie dziwnych partyzantów czy innych działaczy. No przecież kochani, no jak można tak to powtarzać jak mantrę, skąd dywersanci wzięli systemy rakietowe Buk, które wymagają współdziałania dziesiątek wysoko wyspecjalizowanych fachowców i którymi dysponuje jedynie Rosja. One tam z powietrza spadły? Trzeba mówić wyraźnie, że pełna odpowiedzialność za zestrzelenie tego samolotu
spoczywa na Rosji ze wszystkimi tego konsekwencjami. W przeciwnym wypadku będziemy się wpisywać w rosyjską propagandę, a jakie są tego skutki, to mamy przykład na przykładzie Smoleńska. Gdzieśmy ulegli z bliżej niewyjaśnionych przyczyn i skutki tego mamy do dzisiaj, że po wielu latach do dzisiaj nie mamy podstawowych dowodów w rękach, a zapewnienia rosyjskie nie zostały właściwie w ogóle zrealizowane. No i wreszcie kwestia następna. Embargo rosyjskie na polskie jabłka, polskie warzywa. Oczywiście uderza w sposób istotny w podstawy bytu wyspecjalizowanych, wysokotowarowych rolników, którzy na tym kierunku właśnie mieli połowę zbytu swoich produktów. I jedzie minister rolnictwa, rozumiem, że wyposażony w instrukcję premiera, no bo inaczej przecież być nie może. I opowiada rano w telewizji, że on nie będzie walczył. On nie będzie walczył o to, żeby Unia Europejska w ramach solidaryzmu wewnętrznego zechciała się wstrzymać z wysyłką swoich jabłek na miejsce opróżnione przez Polskę. No przecież to albo idiota, albo po prostu zdrajca. Tak się racjonalny polityk nie zachowuje, nie słyszę ani jednego słowa krytyki. A jaka jest odpowiedź? No sympatyczna, no jedźcie jabłka. No fajnie, no będziemy jeść jabłka. Ale jak to ma być esencja polskiej polityki zagranicznej, jedzcie jabłka przeciwko Putinowi, to jako żywo mi się przypomina ta dyrektywa PRL-owska z głębokiego PRL-u. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, starsi pamiętają. W odpowiedzi na atomy budujemy nowe domy. Nowe domy i fabryki przeciw głosom Ameryki. No to my w odpowiedzi na Putina jedzmy jabłka. No taka jest polska polityka zagraniczna. I co z tego, że pan minister pięknie i gładko mówi i jak byłby dysydentem politycznym, to bym pana zatrudnił jako człowieka, który by tłumaczył, bo ja mam pełną świadomość, że wiedzę wystarczającą i kompetencje pan ma. Wiem też, że nie pan jest dysydentem politycznym. Ale polityka polega na twardej walce o polskie narodowe interesy, bo tak robią wszystkie państwa w Unii Europejskiej. A my co? Jak mówiłem półtora roku temu, że sytuacja z Ukrainą jest dramatyczna, a nie było jeszcze żadnych wypadków, no to pan minister Sikorski wtedy hołdy składał berlińskie. Jak żeśmy mówili, że kwestia Ukrainy to nie jest tylko kwestia stricte finansowa, tylko to jest kwestia spojrzenia w głębie przyszłości i strategii bezpieczeństwa europejskiego i tej części świata w ogóle. Wszyscy wiedzą, że Rosja bez Ukrainy nie odbuduje potężnego hegemonistycznego mocarstwa, które mogłoby być groźne dla Unii Europejskiej. Odpuszczenie tego tematu spowodowało rozzuchwalenie Rosji z ewidentnymi skutkami. Zagarnięcie Krymu spotkało się z tak miękką reakcją, że śmiech pusty mnie ogarnia, jak to wszystko widzę. A o co chodzi? No w końcu o jakieś tam 50 miliardów euro, które mogłyby najbogatsze państwa Unii Europejskiej stracić. Proszę państwa, no przecież parę lat temu Unia Europejska zgodziła się na wypłacenie z budżetu podatników europejskich ponad 1 biliona euro tym oszustom, którzy doprowadzili do kryzysu finansowego. I nie pytano wtedy państw, nie pytano wtedy, ja nie wiem, czy dodrukowano pieniądze, czy inne tam zrobiono, jakie były zastawy, bo podobno bez żadnych zobowiązań. A teraz za 50 miliardów rozzuchwalają tego bataszkę, któremu się wydaje, że może bezkarnie terroryzować tak potężny organizm gospodarczy, jakim jest Unia Europejska. Dobrze, że Stany Zjednoczone zorientowały się, że zabawa się skończyła i rozpoczęły istotne naciski, zwłaszcza na Berlin, co skutkuje zmianą akcentów, bym powiedział. Ale nie skutkuje zmianą polityki. Jeżeli w tej sytuacji, jaka się wytworzyła, nawet się już nie mówi o tym, że trzeba realizować także istniejące prawo europejskie i doprowadzić do wyrównania poziomu dopłat rolniczych, nie walczy się w sposób zdecydowany, stawiając jednoznacznie na szali sprawę dyrektywy klimatycznej i jej skutków dla Polski, żeby nikomu nawet do głowy nie przyszło, że można to jeszcze powiększyć. Jeżeli tej sytuacji, jaka się teraz wytworzyła, nie zawalczy się ostro o
solidaryzm Unii Europejskiej wobec Rosji, który byłby dla niej zabójczy po prostu. Ten Wataszka, gdyby Unia Europejska zdobyła się na jednolite stanowisko, w ciągu pół roku by się zadusił po prostu. To jest państwo, którego bilans dochodów to jest trzykrotny dochód narodowy Belgii. I gdyby mu odebrać połowę dochodów z ropy i gazu, to jak to mówią, nie byłby zdolny do jakiegokolwiek działania. Jeżeli ktoś przy zdrowych zmysłach twierdzi, że przy dzisiejszym stanie sił militarnych i ogromnej przewagi Stanów Zjednoczonych Ameryki w potencjale jakimkolwiek, a zwłaszcza technologicznym, Rosja może sobie pozwolić na wojnę, to jest idiotą. Rosja sobie na żadną wojnę nie pozwoli. Rosja będzie rozgrywać sprawę ukraińską w ten sposób, że destabilizując sytuację w Ukrainie, będzie wygrywać swoje interesy. A to Polsce zablokują, a to jak ktoś im podskoczy, to komuś tam jeszcze zablokują. No, to jest tak, jakby mrówka gryzła słonia, a słoń się bardzo delikatnie opędzał ogonkiem, żeby mrówki nie uszkodzić. No taka jest sytuacja. Dlaczego jest taka sytuacja? Bo nie ma żadnej wspólnej polityki w Unii Europejskiej. A Sikorski zamiast składać hołdy berlińskie, to powinien teraz wreszcie stać się człowiekiem, który w polityce zacznie coś znaczyć i przedstawić nowy plan. Ale nie przedstawi, bo myśli, że może zostanie tam wysokim portierem. Nie zostanie. Obietnice, że przedstawiciel Polski może zostać bardzo wysokim urzędnikiem europejskim, to jest kpina po prostu. Nikt nie, chyba, że bardzo małego kraju, którego przedstawiciel gwarantuje całkowite posłuszeństwo wobec hegemonów. No i taką mamy tą politykę wobec Unii. Ja, proszę Państwa, uważam, że chociaż żeśmy weszli do Unii na złych warunkach, to gdyby nie to, że jesteśmy członkiem NATO, to ta decyzja byłaby dla Polski fatalna, bo ona nie wnosi żadnych pozytywnych elementów. Żadnych pozytywnych elementów. A szczególnie martwi mnie to, że stanowisko rządu polskiego, które może dzisiaj w Unii Europejskiej ważyć znacznie więcej niż przed strąceniem samolotu i przed rozpętaniem burzy ukraińskiej, jest miękkie, mało elastyczne i niezdecydowane. To nie jest droga do załatwienia kluczowych spraw nie tylko Polski, ale wszystkich państw dawnej demokracji ludowej i całej Unii Europejskiej. I w tym kierunku trzeba iść. Każde inne rozwiązanie będzie nieskuteczne i złe. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie senatorze.